W tym filmie rozwiążemy sobie pewne przyjemne trygonometryczne równanie, które ma powiedzmy taką postać, że mamy dwa razy sinus kwadrat X równa się 1 dodać cosinus X. No i chcemy znaleźć wszystkie możliwe wartości X spełniające to równanie. No dobrze, no od czego tutaj można by zacząć? W tym równaniu. Występuje zarówno sinus, jak i cosinus. W dodatku sinus jest w kwadracie, więc wygląda to dosyć skomplikowanie. To, co ja staram się robić zwykle w takich sytuacjach, to jeżeli to jest możliwe, doprowadzić do takiej postaci równanie równoważnej, w której występuje na przykład tylko jedna funkcja trygonometryczna, albo sinus, albo cosinus. Wtedy na ogół. Równanie się upraszcza. No Więc ty, w tej sytuacji, żeby doprowadzić do tego, żeby była tylko jedna funkcja trygonometryczna, możemy skorzystać z jedynki trygonometrycznej. No bo jak mamy sinus kwadrat, no to możemy zawsze sinus kwadrat zamienić na cosinus kwadrat. No bo wiemy, że sinus kwadrat x, dodać cosinus kwadrat x jest równe 1 zawsze. Czyli możemy sinus kwadrat x. Zamienić na 1 minus cosinus kwadrat x. Po prostu do obu stron tego równania dodaję minus cosinus kwadrat, też odejmuję cosinus kwadrat i dostaję takie wyrażenie. No i mogę teraz tutaj za sinus kwadrat wstawić. No to wstawiam. 2 razy 1 odjąć cosinus kwadrat x równa się 1 plus. Cosinus x. No i teraz tak jak chciałem, mam równanie, w którym występuje już tylko funkcja cosinus. To już jest pewne uproszczenie. Teraz tutaj jeszcze wymnożę. Będę miał 2 odjąć 2 razy cosinus kwadrat x równa się 1 plus cosinus x. Teraz jeszcze przeniosę wszystko na jedną stronę, czyli do obu stron równania dodam 2 cosinus kwadrat x i odejmę od obu stron równania. Dwójkę, czyli będę miał 0 równa się 2 razy cosinus kwadrat x. No cosinus x jest tak, jak był, no i od obu stron równania odejmuję dwójkę, więc tu zostaje 0. 1 odjąć 2 to jest minus 1. Czyli równoważna postać tego równania jest taka. No i widzimy tutaj funkcję cosinus i funkcję cosinus podniesioną do kwadratu. Więc Możemy tutaj rozpoznać, że jest to kwadratowe równanie na wartość funkcji cosinus x. No a kwadratowe równanie umiemy rozwiązywać. Więc możemy tutaj, żeby lepiej widzieć, na czym to polega, możemy tutaj zrobić takie podstawienie. Jako nową zmienną podstawić sobie cosinus x. Nową zmienną może być na przykład, nie wiem, y równa się cosinus x. No, i to równanie mogę przepisać w równoważnej postaci z użyciem tej nowej zmiennej. Czyli tu będę miał 2 razy y kwadrat, dodać y, odjąć 1. No i mam zwykłe równanie kwadratowe na zmienną y. No to takie równanie kwadratowe ja umiem rozwiązać. Po prostu obliczę deltę, tak jak to się robi w szkole. Delta to jest b kwadrat, czyli ten współczynnik przy, przy y do kwadratu, czyli 1 do kwadratu odjąć 4 razy 2 ten współczynnik przy y kwadrat i razy ten współczynnik wolny, czyli razy minus 1, razy minus 1, czyli to jest 1, 4 razy 2 razy minus 1 to jest minus 8 i minus, czyli będzie plus 8. Plus 8, czyli to jest w sumie 9. No dobrze. No to pierwiastek z delty jest równy 3. No a jakie są rozwiązania równania? Może tu u góry już teraz napiszę. Czyli y jest równe minus współczynnik przy y, czyli minus b, czyli minus 1, minus pierwiastek z delty, czyli minus 3, podzielone przez 2a, czyli przez 2 razy współczynnik przy najwyższej potędze, czyli przez 4, bo 2 razy 2 to jest 4, lub y jest równe minus 1 plus pierwiastek z delty przez 4, czyli mam y równa się Minus 1 i minus 3 to jest minus 4, 1 przez minus 4 to jest minus 1, lub y jest równe minus 1 plus 3 to jest 2, czyli y jest równe 1, 2. Mam takie dwie możliwości. No, przypominam sobie teraz, że y to był cosinus x, czyli mam teraz takie dwa równania, że cosinus x jest równe minus 1, lub Cosinus x jest równe jedna druga. Czyli to równanie, które tutaj miałem, to wyjściowe, zamieniliśmy na alternatywę dwóch takich dużo prostszych równań. Rozwiązując równanie kwadratowe. Czyli teraz wystarczy rozwiązać każde z tych równań oddzielnie. No i rozwiązaniem zadania będą rozwiązania tego równania lub rozwiązania tego równania. No to zajmijmy się najpierw tym, tym równaniem, powiedzmy. Czyli mamy równanie cosinus x równa się minus 1. No to zastanówmy się, dla jakiej wartości x cosinus przyjmuje wartość minus 1. No na przykład dla x równego pi cosinus jest równy minus 1. No ale mogę do tego dodać dowolną wielokrotność okresu. No bo wartości cosinusa powtarzają się, co, co okres, a okres jest 2 pi, czyli mogę dodać dowolną wielokrotność K to jest jakaś dowolna liczba całkowita razy 2 pi, czyli razy okres kosinusa. K to jest dowolna liczba całkowita. Może ja narysuję tutaj wykres kosinusa. Tak szybko, bo nam się to może przydać, i też przy tym drugim rozwiązaniu. Cosinus startuje w zerze od jedynki, później przechodzi przez 0, tu ma minimum. No i to jest po, powiedzmy jeden okres kosinusa. No i dalej te wartości się powtarzają zarówno w prawo, jak i w lewo. Tutaj mamy pi, tutaj mamy 2pi. No i widzimy, że dla pi wartość kosinusa jest równa minus 1. I to w jednym okresie, tylko raz cosinus przyjmie taką wartość. Następna to się pojawia dopiero za 2pi, zarówno w prawo, jak i w lewo. No dobrze, a w takim razie jak rozwiązać to drugie równanie, że cosinus x jest równy 1 druga? No to kiedy cosinus przyjmuje wartość 1 druga? No na przykład tutaj. To jaki to jest kąt? No to powinniście wiedzieć, bo to już nieraz wyprowadzaliśmy, że to jest dla kąta pi trzecich. A kąta pi trzecich cosinus jest równy 1 druga. Ale zauważmy, że w jednym okresie ta wartość 1 druga pojawia się również drugi raz. No i to jest taki kąt, któremu pi trzecich brakuje do 2 pi. Jak od 2 pi odejmiemy pi trzecich, no 2pi to jest. 6 pi trzecich, odjąć pi trzecich, będzie 5 3 pi. To jest ten drugi kąt. Czyli cosinus x jest równy 1 druga, wtedy kiedy x jest równy pi trzecich, no oczywiście plus dowolna wielokrotność okresu, czyli dodać k razy 2 pi, lub x jest równe 5 trzecich pi. Plus dowolna wielokrotność okresu. No, k jest jak zwykle dowolną liczbą całkowitą. Czyli ostatecznie, jaka jest odpowiedź na nasze zadanie? No, mamy nieskończenie wiele rozwiązań, i te rozwiązania tworzą takie trzy serie. Jedna seria zaczyna się od pi3, druga seria zaczyna się od pi. A trzecia seria zaczyna się od 5 trzecich pi i te wartości co 2 pi się powtarzają. Czyli ostatecznie możemy napisać, że rozwiązaniem zadania jest x równe pi plus k razy 2 pi lub x równe pi trzecich dodać k razy 2 pi lub x równe 5 trzecich pi dodać k razy 2pi, gdzie k jest dowolną liczbą całkowitą.